Witam we wtorek 20 października. Kilka słów na temat bieżącej sytuacji technicznej indeksów i kontraktów, choć trzeba obiektywnie przyznać, że od wczoraj jakoś szczególnie mocno układy techniczne wykresów nie zmieniły się. Jeśli chodzi o WIG20, jak wiadomo, lokalny punkt zwrotny po raz kolejny ukształtował się w węźle podażowym 2142-52. No a dzisiaj doszło już do konfrontacji w eksponowanym przeze mnie czteropunktowym korytarzu cenowym 2097-2101. Jest to strefa, jak wiadomo, zbudowana na bazie zniesienia 38,2 tej ostatniej podfali wzrostowej. Można powiedzieć, że jest to jedynie lokalna strefa wsparcia, niemniej jednak biorąc pod uwagę tą wyraźną nieporadność popytu w tym węźle 42-52, przełamanie testowanego w tej chwili wsparcia mogłoby doprowadzić do jeszcze silniejszego wzrostu aktywności podaży. Nie można wykluczyć, że indeks stosunkowo szybko przetestowałby wówczas strefę 2054-63, węzeł wytyczony na bazie 61,8-68,5, który posiada wzmocnienie w postaci zielonej i przebiegającej w pobliżu niebieskiej median line. Tak jak sugerowałem ostatnio, negacja również tej strefy wsparcia to tak naprawdę sygnał powrotu indeksu WIG20 w okolice tych poprzednich minimów cenowych. Na kontraktach wydarzenia rozgrywają się w tej chwili w okolicy strefy 2096-2101, czyli analogicznej strefy wsparcia w stosunku do węzła 2097-2101 na indeksie WIG20, choć tutaj nie doszło jeszcze do bezpośredniej konfrontacji. W moich komentarzach dzisiaj pojawił się wątek dotyczący symetrii. Można bowiem analizować ten bieżący ruch korekcyjny w relacji do najdłuższego odcinka spadkowego w całej sekwencji wzrostowej. No i tu wypada właśnie projekcja AB równa się CD, czyli projekcja obrazująca symetrię między tymi właśnie odcinkami, więc to jest dodatkowe wzmocnienie strefy 96-2101. Jeśli popyt, mówiąc w cudzysłowie, odpuści ten właśnie obszar cenowy, będziemy mieli do czynienia z kolejnym przejawem słabości rynku i zapowiedzią kontynuacji ruchu spadkowego, nawet z opcją przetestowania strefy 2057-2062. Pozytywnie należałoby natomiast odnieść się w tej chwili przede wszystkim do ruchu powrotnego ponad węzeł 2120-25, ale szczególną uwagę zwróciłbym na intradayową strefę oporu 2139-2142, która to strefa posiada wzmocnienie w postaci niebieskiej górnej ML. Niemożność pokonania tego właśnie oporu to jednak niebezpieczny sygnał dla posiadaczy długich pozycji. Nie można wykluczyć, że wówczas wykres należałoby analizować pod kątem takiej klasycznej elliotowskiej struktury 1, 2, 3, 4, 5. No i tutaj A, ewentualnie B, to właśnie problemy z pokonaniem strefy 2139-2142. No i wówczas powinna wykrystalizować się nam fala C. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o kontrakty na WIG20. Nic nowego natomiast w kontekście indeksu DAX. Tutaj o ciekawym sygnale korespondującym z całą tą inicjatywą wzrostową, sygnale technicznym, moglibyśmy mówić dopiero w momencie pokonania strefy 10255-10285. Indeks S&P, jak widać, ważną rolę na wykresie odgrywa eksponowany przeze mnie węzeł 2028-2035. Popyt ma na razie problem z pokonaniem oporu. No niemniej jednak, pomimo istotności tej strefy, na razie nie odczuwamy jakiegoś relatywnie silnego wzrostu aktywności podaży. Z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia w pierwszej kolejności w momencie przełamania strefy 1993-1997 i 1970-72. Tak jak sugerowałem wczoraj, to jest niezwykle wąski dwupunktowy korytarz cenowy, ale to jest bardzo istotna strefa wsparcia w ujęciu krótkoterminowym. Dziękuję bardzo.